We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry. Plan jest taki, że będziemy robiły takie pierniczki, korzenny smak z Delekty. Kupiłam je, już nie pamiętam gdzie. I to będą takie bardziej pierniczki, tak jak mówię, na choinkę. Może żeby komuś dać i żeby zanieść do przedszkola jako zdobę świąteczną. No i żeby też się czymś zająć, a później myślę, że za parę dni będziemy robiły takie pierniczki. Zresztą nagrywałam Wam kiedyś przepis, takie czekoladowe. Robiliśmy pierniczki w tamtym chyba roku albo jakoś tak, wydaje mi się, że w tamtym roku albo 2 lata temu. I tutaj jest bardzo fajna, wiecie, taka foremka. Patrzę tam ją, bo w kształcie aniołka można sobie pierniczkę bez problemu wypchać. Ja mam dość sporo tych foremek, ale ta jest super ciekawa. Mi się podoba. Tutaj trzeba dodać jajko i margarynę. Tak jak mówię, kupiłam ją z myślą o tych dekoracjach bardziej. Okazało się, że muszę z przedszkola wydrukować jakieś rzeczy dla mojej córeczki. Także zajmiemy się tym. I teraz chciałam Wam pokazać jeszcze nowości, takie pierwsze może świąteczne zestawy z Yves Rocher. Yves Rocher uważam, że ma przepiękne te zestawy świąteczne co roku i w tamtym roku Wam pokazywałam ich dość sporo i myślę, że też w tym roku zaopatrzę moją rodzinę w te zestawy. Teraz dostałam taką przesyłkę od nich i tutaj w środku mamy 2 żele pod prysznic miniatury, pomadka i krem do rąk, bardzo fajna sprawa i przepiękna szata graficzna. W tamtym roku były takie domki i był balsam do ciała, żel pod prysznic, pomadka i właśnie taki mini krem do rąk. Myślę, że to jest bardzo fajna sprawa na wyjazdy. Tylko dostałam pomarańczy w czekoladzie. Mniam. Do tego mamy perfumy My Vanilla Garden. Piękne opakowanie znowu. Myślę, że to jest idealny pomysł na prezent. Na przykład takie perfumy i do tego mini masło do ciała i to można jakoś fajnie zapakować, do tego wstążka lub taki gotowy secik miniaturowy. Mamy tutaj również krem do rąk, nie mogę się przestać zachwycać tą szatą graficzną, tak mi się te kolory podobają w tym roku, oraz pomadka, więc też można taki sobie swój zestaw skomponować. No i mamy również mydło do rąk, te mydła bardzo ładnie pachną i one wprawiają taką świąteczną atmosferę i w tamtym roku miałam w święta, w sumie w każdej łazience to mydło, miałam też w kuchni i wszyscy się zachwycali, tym bardziej, że te opakowania są takie nastrajające, więc myślę, że w tym roku też więcej tego dokupię. Tutaj mamy akurat jedną buteleczkę tego. Przepraszam Was, ale skończyła mi się karta i też jedzenie przyjechało, bo zamówiliśmy dzisiaj indyjskie, to zaraz Wam pokażę. Skończyłam chyba na tym, że do takiego małego masła do ciała można też wziąć balsam do ciała i sprezentować komuś. Wygląda bardzo ładnie, albo na przykład połączyć to z jakimś żelem pod prysznic w różnych konfiguracjach, bo mniejszy, większy, no i też oczywiście w zapachach. To jest ta przesyłka z Yves Rocher. I tutaj jeszcze dostałam taką przesyłkę podczas mojej nieobecności z Natury. Drogeria Natura i są to środki czystości naturalne, więc coś dla mnie. Zaczniemy od woreczka z lawendą. Też bardzo fajna sprawa do szafy. Do tego mamy paryżankę. Ja mam tylko jedną paryżankę. Kiedyś ją dostałam chyba właśnie z Yves Rocher. Tylko wszystko jest super fajnie, ale ja tak nie lubię tych farfocli. Nie doprowadzają do szału. Muszę to sobie jakoś oczyścić. Zielona, naturalnie, dosłownie przynośni. I mamy tutaj wegański płyn do mycia podłóg o zapachu bzu. No ciekawa jestem, jak to pachnie i jak działa. No tak dość intensywnie. Nie wiem, czy to tak do końca mój zapach. Hipoalergiczny płyn do mycia naczyń warzyw i owoców, bezzapachowy. Bardzo fajna sprawa. No i pompka. To się zawsze ceni. Także chętnie postawię sobie w swojej kuchni. Będę korzystała. Bezzapachowy. I do tego mamy wegańska pasta czyszcząca sodowa o zapachu papai. No to pewnie będzie pachniało pięknie. Bardzo ładnie to pachnie, rzeczywiście, bardzo. I jest to ciekawe rozwiązanie. Pasta sodowa. Zobaczmy. Natura Ekodom to linia środków czystości dedykowanych gospodarstwom domowym dbającym o zdrowie. W ogóle przepraszam Was dzisiaj za te wszystkie niepokojące odgłosy, ale mamy różne prace budowlane w domu i dookoła i stąd może jakieś tam niedogodności, ale to się już jutro kończy. Tutaj mamy nasze smakołyki, chlebek nan i tutaj są tak dwa kurczaki butter chicken i jedna soczewica. Ta soczewica jest akurat dla mnie, bardzo ją lubię. Pokażę z bliska, jak to wygląda. O. Soczewica i do tego ryż. Chlebki nam też są pyszne. Bardzo to jest sycące i smakowite. Jak wygląda ta soczewica i smakuje rewelacyjnie. No i ten chlebek nam smacznego. Zmiksowane ciasto przez dziewczynki, zrobiłyśmy to mikserem, nie w rękach i teraz to trzeba zamrozić na ile? Na 30 minut. 30 minut do zamrażarki i później będziemy, znaczy dziewczynki będą wycinać. No już nie wytrzymałyśmy i wyciągnęłyśmy te świąteczne niektóre większe ozdoby, czyli dwie choinki i skrzynkę Mikołaja na listy oraz podkładki, co zaraz Wam pokażę. Tą choinkę kupiłam 2 lata temu na Broniszach. Uważam, że jest przepiękna, sztuczna, ale taka ponadczasowa. Bardzo, bardzo fajna. No i dziewczynki tutaj wyciągnęły podkładki. Te podkładki kupiłam w Pepco w tamtym roku. One są też w stałym asortymencie. No i bardzo spoko. Mi się wydaje, że są takie klasyczne i w dobrej cenie, więc jeżeli coś tam się stanie, to przeżyjemy. A to kiedyś kupiłam w Rossmanie na serwetki i w sumie to mamy już, ile to nawet może jest cena jakaś, może to kosztowało ile, zobaczy, nie ma ceny, ale niedużo, no coś około 20 zł max, na pewno nie więcej. Szczerze mniej, jak 12, jakoś tak. Tak, to jest ta łopatka, piękna, ja ją kupiłam w TK Maxxie, bardzo ładna i to jest w ogóle fajny pomysł na prezent, bo o takie opakowanie. No to jest taki max na pewno w tym roku. Może nie dokładnie taki wzór, ale jest. Pokaż. Ona jest dość szeroka i po jednej stronie ma ząbki. No i oczywiście nasza skrzynka na listy, sławetna, która jest przepiękna. Ona mi się bardzo podoba. Jest taka ponadczasowa i można tutaj listy wsadzić do niej. Oczywiście, bo to jest. I się świeci. Super, 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 super jest. No pokaż. Otworzyć. Pokaż, jak ona się świeci. O. No na pewno się światło. Pięknie. Super, co? No. Na razie postawiłyśmy tą choineczkę też, którą kupiłam na Broniszach. Trzeba ją trochę rozłożyć. Ja zazwyczaj tutaj po prostu ustrajam ją światełkami i tyle, ale wygląda ekstra. Bardzo, bardzo ładnie. I się rozkłada. W sensie to się demontuje. No i tak. Znając nas, to pewnie każdego dnia będziemy coś wyciągać, bo nie wytrzymamy. No i zaraz sobie puścimy kolędy i będziemy robić pierniczki. W sumie to w tym roku mamy bardzo mało tych mazaków, ponieważ one się nam jakoś tam popsuły. I mamy... Ale mamy klej. Mamy klej. Pokaż, tak. Ten klej kupiłam w Tigerze, też chyba za 10 zł. Jest dobra cena. Jest dobry. Jest dobry. No i te posypki, to też dziewczynki wybrały. Trochę jak klej faktycznie pachnie. Pokaż. To jest trochę. Trochę. Może tylko nie jest lepiej. Chociaż to jest jadalny. To jest taki pewnie cukier. Myślę, że to jest taki trochę lukier z czymś. Jakąś chemią. No i ciasto pierniczkowe takie... trochę dłużej było w zamrażarce. Jak robią takie ozdoby na torty, to jest takie coś, tylko jeszcze takie dospuszczone. Okej. Taki marcepan z lukrem pomieszany, tak? I też troszeczkę. I w pierniczkach była taka fajna nieotworenka. No i jeszcze takie posypki, więc posypek jest więcej niż mazaków. I teraz chyba rozumiecie, dlaczego dzisiaj robimy takie pierniczki dla zabawy z paczki, bo wiem, że one będą tak przyozdobione. To są pierwsze pierniczki w tym roku. Ale piękne pierniki wyszły. Bardzo ładne. Ty, myszeczku, co tam masz? No jakie ładne ludzika robisz, tak? Tylko ze złostrami zrobiłam, ale to chyba nie. No i proszę bardzo, piękne pierniczki w wykonaniu moich córeczek. Tutaj są dekoracje, ale śliczne. Ojojojoj. Pokaż. O rany. Taki piękny jest ten aniołek. Trochę ustępnie. Śliczny, ojeju, piękny. A ten, jaka gwiazdeczka piękna. I bałwanek. Ojojojoj. No, pierniczki wyszły przepięknie. I nawet tutaj dziewczynkom się te ludziki rozwaliły i skleiły je tym klejem jadalnym. Jestem pod wrażeniem szaty graficznej dzisiaj, bo spodziewałam się różu, a tutaj taki klimacik.